Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj zajmiemy się światową pielęgnacją moich włosów i pójdziemy, a raczej pojedziemy na taki niekonwencjonalny spacer. Dzisiejszego vloga zaczynamy w łazience. Znowu no make-up, tym razem jeszcze dodatkowo z tłustymi włosami. Pamiętacie, mówiłam Wam ostatnio, że zaczynam interesować się świadomą pielęgnacją, więc moje szampony, odżywki już przyszły. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście już musiałam rozpakować. To są moje odżywki dla takich początkujących jak ja, ponieważ wszystkie są opisane, wiemy, która jest emolientowa, która proteinowa i która, nawet wymówię to słowo, humektantowa. O, kiedyś się nauczę i będę mówiła bez zastanowienia. Odżywki były zapakowane w taką fajną, świąteczną wstążeczkę, także czujemy święta. Przyszedł też szampon, to jest szampon typu rypacz. Taki szampon stosujemy co 3-4 mycia, raz na tydzień. I przyszedł olejek. Nie dotarł jeszcze do mnie szampon łagodny, ale włosy potrzebują mycia, a ja już oczywiście, skoro kosmetyki są w drodze, to nie będę myła moimi starymi szamponami. Więc nie mogę się doczekać, więc myjemy dzisiaj szamponem rupaczem. W końcu ma być co 3-4 mycia, więc dzisiaj wypada ten dzień, kiedy myjemy tym szamponem, a mam nadzieję, dzisiaj jest niedziela, mam nadzieję, że po weekendzie dojdzie mój łagodny szampon i już będę mogła stosować tą pielęgnację tak jak trzeba. Jak wspominałam, dzisiaj jest niedziela, Marcel siedzi z bąbelkami na dole, więc dzisiaj mam czas, żeby pokombinować z tymi odżywkami. Na przyszłość pewnie będzie szło mi lepiej, bo będę wiedziała, o co chodzi, ale na chwilę obecną zapisałam sobie na kartce, co mam robić. Dobra, zaczynamy. Tylko nie traktujcie tego, broń Boże, jako jakiegoś poradnika. Ja nie mam pojęcia, co ja robię. Robię to po raz pierwszy z Wami. Najpierw mam nałożyć odżywkę. To jest odżywka proteinowa. Tą odżywkę będę trzymać 20 minut. Zrobimy dzisiaj taki czepek na grażynę, ponieważ moje czepki, które zamówiłam, jeszcze nie doszły, ale jestem niecierpliwa i muszę już wykorzystać wszystko, więc zrobimy grażynowy czepek, ale na przyszłość będzie to wyglądać troszeczkę lepiej. Dobra, więc zmaczamy lekko włosy. Moje włosy są już rozczesane. Można nałożyć na suche, ale ja lekko zmoczę i nakładamy pierwszą odżywkę. Nałożyłam odżywkę od ucha w dół. Teraz zwiążę włosy. O. I tutaj wchodzi właśnie grażynowa pielęgnacja. Robimy czepek na grażynę, ponieważ mój czepek jeszcze nie dotarł. O proszę, tak to się właśnie prezentuje. I zawijamy to w ręcz. Może to się wydaje, że ja wiem, co robię, ale ja naprawdę bardzo dużo improwizuję. I z takim czymś siedzę 20 minut, aż odżywka zacznie działać. Nastawię sobie alarm, bo przecież z bliźniakami wszystko może się wydarzyć. Ok, Google. Ustaw alarm za 20 minut. Ustawiony, więc widzimy się za 20 minut i kontynuujemy dalej. Ja się czuję jak dziecko we mgle. Okej, jestem z powrotem, minęło 20 minut. Powiem Wam, że minęło mi jakoś mega szybko. Myślałam, że będę czekać kiedy i w końcu kiedy, a tu nagle niespodziewanie zadzwonił alarm. Dobra, to teraz według mojej karteczki myjemy włosy, skórę głowy myjemy, to co odżywka jest, nie? Wszystko spłukujemy
i nakładamy drugą odżywkę. Zobaczymy. To, co robię teraz, to wszystko jest w ogóle dla mnie nowe. Okazuje się, że całe życie nieprawidłowo myłam włosy. Biorę teraz mój szamponik i myjemy włosy, ale tylko skórę głowy. Wiem, że ten szampon też powinno się rozwodnić z wodą, ale ja chyba nie umiem jeszcze tego robić. Powiem Wam, że ten szampon pachnie fantastycznie. Na razie tylko tyle mogę stwierdzić. I skóra głowy jest taka czysta. Te włosy są zupełnie inne w dotyku niż jak zawsze używałam losowego szamponu, który w ogóle nie był dostosowany do moich włosów, ani w ogóle nie był dostosowany do niczego, a jego skład to już nawet nie będziemy o tym wspominać. Dobra, ja w ogóle postępuję tak jak zawsze postępowałam. Teraz trochę osuszyłam włosy ręcznikiem, będę nakładać drugą odżywkę i moja kartka mówi, że będzie to odżywka emolientowa. Dzwoni mój telefon, bo nacisnąłam sobie drzemkę na 10 minut zamiast wyłączyć alarm. Więc tak jak mówiłam, będzie to odżywka emolientowa i ją nakładamy już tylko na 5 minut. Powinno się też rozczesywać tą odżywkę grzebieniem z grubymi oczkami, ale jeszcze nie mam takiego grzebienia. Czekamy, aż dojdzie. No i to chyba tyle. I umyłam tam szamponem 2 razy. Nie wiem, czy tak się powinno robić. Ja zawsze myłam szamponem 2 razy. Powiedzcie mi, czy ja dobrze robię. No i zrobiłam to samo, co ostatnio. Zawinęłam włosy w reklamówkę i w ręcznik. Nastawiam alarm na 5 minut i zmywamy to wszystko i będziemy suszyć. Zazwyczaj czekam, aż włosy same wyschną, ale dzisiaj idziemy na spacer, ponieważ jest niedziela, jest marzec, więc jest to możliwe, więc no nie mam na to czasu. Suszę i będziemy się szykować. Przypomniało mi się, jak bardzo nienawidzę suszyć włosów, także zostawiam jeszcze takie mokre, idę się wyszykować, może w międzyczasie trochę podeschną, a potem wysuszę do końca, ale powiem Wam, że jestem zachwycona. To są włosy, widzicie, że są mokre, to są włosy, które nie są wyprostowane i wyglądają jak od prostownicy. W ogóle genialne jest to, że nie ma tych odstających włosków, bo włosy są idealnie obciążone. Wiem, że moja twarz tutaj przeszkadza, żeby w pełni zachwycać się tymi włosami, ale jest naprawdę cudownie. Na dworze już jest szaro, więc niestety nie zobaczycie, jak one genialnie wyglądają w świetle, ponieważ nie ma światła, ale może zaraz podejdę do okna, jak już wyschną całkowicie. Nie sądziłam, że po jednym myciu będzie taki efekt. Myślałam, że będę musiała z miesiąc postosować te wszystkie rzeczy. Naprawdę, jak na osobę początkującą, chyba mi się udało. Ubrałam się w najszybszą rzecz, którą można ubrać. Jest to oczywiście sukienka. Także nakładamy szybki makijaż i idziemy na ten spacer, bo zaraz pójdziemy po nocy. Ale powiem Wam, że jest 15 chyba, no 15:10, a jest już ciemno. Nie mogę po prostu z tych włosów. Wyglądają, jakbym je prostowała. Zaraz Wam coś powiem jeszcze o prostownicy. Ja używam płatków wielorazowych, kosmetycznych, więc najpierw przemyjemy twarz. Oczywiście dla ślepych osób muszę wziąć lusterko, bo w tym dalszym lusterku już nic nie widzę. Muszę iść do Douglasa kupić mój BB krem. Mąż mi kupił jakiś przypadkowy w Rossmanie, więc przypadkowy BB krem. Tam ciekawe dźwięki dochodzą z dołu, nie wiem, czy Wy to słyszycie. Ciekawe, jak tam sobie radzą panowie. Na razie wygląda to tak, jak założę okulary, to ocenię, jak to jest w rzeczywistości. Teraz nareszcie będę mogła iść poprawić moje kreski permanentne, ale oczywiście zrobimy to, jak
chłopcy trochę dorosną, gdzieś przed samym wróceniem mojej do pracy, więc na razie muszę poprawiać je sama. I nieprawidłowym pędzlem konturuję twarz. Chciałabym powiedzieć, że tutaj też nie ma nic do naśladowania. Ja się znam na karmieniu piersią, a nie na pielęgnacji. No i tak właśnie wygląda mój codzienny, szybki makijaż. I to nie jest tak, że teraz mam bliźniaki i muszę taki makijaż nakładać. Ja zawsze taki nakładałam. Szybka przerwa na karmienie. Drugi bąbelek tam, na macie. A my tutaj z Remuszkiem posilamy się. Dzisiejszy zestaw to czarne wody dla Remusia, szare dla Róbka, ceglaste spodenki Remuś, zielone Rupert i bluzy żółta Remuś, zielona Rupert. Bąbelki gotowe. W międzyczasie oczywiście przestało się podobać. O, i nadal nie jest jakoś super. Ale ubrać się udało. Jeszcze tylko skarpetki na te małe, urocze stópki. Kombinezony. I możemy wychodzić. Coś Wam pokażę. To jest dwór. A to jest pogoda na dworze. No, także właśnie tyle z naszego spaceru. Podjęliśmy decyzję, że idziemy sobie pojeździć autem, skoro nie możemy iść na spacer. Dzieci się troszkę dotlenią od domu do samochodu, ale przede wszystkim my opuścimy dom. Problem ogólnie, że nie wiemy, gdzie jest nasz samochód. Także właśnie będziemy chodzić, go szukać. Przed domem nie ma, także idziemy teraz zobaczyć jeszcze przed budynkiem. Ciekawe, kto tu ostatnio jeździł tym autem i nie wie, gdzie zaparkował. Z tyłu już powoli nastaje cisza, także nasze bąbelki zasypiają na tym niekonwencjonalnym spacerze. Ogólnie zaplanowaliśmy sobie listę zakupów. Już mieliśmy zmierzać do Biedronki, Marcel ma nawet żetony w kieszeni, więc wymyśliliśmy, że każdy weźmie swojego bąbelka do koszyka takiego jeżdżącego, że będzie im się podobało, bo będą wszystko widzieć. Otóż dzisiaj jest niedziela, a niedziele w Polsce od pewnego czasu są niehandlowe. No, więc tyle z naszych zakupów. Chcieliśmy też pojechać do dziadków, ale u dziadków trwa remont, więc niestety nawet nie ma warunków, żebyśmy tam pojechali, więc tak sobie pojeździmy jeszcze trochę bez celu po mieście i wrócimy do domu. Ale zawsze to jakaś miła odmiana od siedzenia na kanapie. Pewnie część z Was powie, że chodzicie na spacery w deszczu i w ogóle w czym problem? No problem jest taki, że nasze dzieci na spacerach nie leżą w wózku, tylko są na rękach. A myślę, że mało przyjemnie by im było być na rękach, kiedy pada deszcz, bo nie mam tyle rąk, żeby trzymać bąbelka i jeszcze dodatkowo parasol nad głową. I to tylko o to chodzi. Gdyby leżały w wózeczku, to jak najbardziej mamy folię przeciwdeszczową, można by ją założyć i z przyjemnością spacerować z parasolką nad głową. Ale to są nasze dzieci, które spacerują na rękach, więc no niestety, deszcz całkowicie wykreśla możliwość spaceru. Wróciliśmy z naszego samochodowego spaceru. Bliźniak Rupercik oczywiście drzemie. I oczywiście bliźniak Remigiusz jest zadowolony z tego, że samochodowy spacerek się zakończył.
Jest już po 18, także jeszcze chwilę staramy się posiedzieć tutaj na dole i zaraz idziemy ich kąpać. I pokażę Wam dzisiaj, bo prosiłyście mnie, jak zmierzyć niemowlaka albo noworodka, bo to jest ten sam sposób. Będziemy musieli go trochę zmodyfikować, bo mierzy się gołego dzidziusia. Tutaj nie wiem, czy widać, Ginny próbuje się dostać do stopy bąbelka. Trzeba mierzyć gołego dzidziusia. No ja Wam gołego dzidziusia nie pokażę, więc troszeczkę zmodyfikujemy. Ale jak Wy będziecie mierzyć swoje dzieci, to rozbierzcie je do naga. Z pampersów też. Zawsze chciałyście, żebym Wam pokazała, jak się mierzy takiego bubaska, żeby zobaczyć, ile ma wzrostu. I pewnie większość z Was po prostu kładzie centymetr koło dziecka. No i okazuje się, że wyniki wychodzą zupełnie inne niż w szpitalu. Więc wygląda to w ten sposób. Obracamy bubaska na boczek. Robimy to oczywiście bez pieluchy. Zupełnie nagiego bubaska. Obracamy na boczek. Bierzemy centymetr. I szukamy ciemiączka. To tylne ciemiączko zarasta szybciej, także być może, że już nie będzie go. My jeszcze mamy, także o, zaraz mi się uda znaleźć. U noworodka będzie łatwiej. U starszego dziecka po prostu bierzemy od czubku głowę. I mierzymy po wszystkich zagięciach. Dokładnie przytrzymujemy palcem. No tutaj będzie pielucha, więc wyjdzie nam trochę więcej. O, idziemy. Po nóżce. O, no nawet coś zakłamało, bo Rupert ma 65 cm. Przez pieluchę złapało. Ślicznie, synu, się obróciłeś z boczku. I tak właśnie mierzymy wzrost bobaska. Bobaski nakarmione są z tatą w pokoju dziecięcym, ponieważ to mój mąż zawsze usypia bliźniaki. A na mnie czeka salon do sprzątania. Ponieważ sprzątamy już zawsze, jak położymy dzieci spać, bo wcześniej no niestety nie ma na to siły. Zajmujemy się opieką nad dziećmi, gotowaniem, ale żeby jeszcze robić porządek, to już naprawdę trzeba być robokopem. Wolę sobie wypić w międzyczasie ciepłą kawę w syfie, a posprzątać na wieczór, ponieważ i tak co z tego, że ją posprzątała, jak za chwilę kolejne rzeczy się nagromadzą. Więc niestety żyjemy w nieporządku, ale tylko od 8 do 19. I już sprzątnięte. Z powrotem mamy nasz niedzieciowy dom. Dzieciowe rzeczy tutaj wszystkie w dzieciowym kąciku. Wiem, że kiedyś nie będzie takiej możliwości, żeby wszystkie zabawki pochować, ale na razie mamy ich niewiele, więc zabawki chowamy w specjalnej skrzyneczce tutaj w szafce, a mata sobie stoi tam złożona. Podłoga jest przygotowana, żeby zaczął jeździć odkurzacz, żeby ją zmył i odkurzył. Miałam Wam jeszcze opowiedzieć o prostownicy. Zawsze z Marcelem robimy sobie taką listę, mamy ją udostępnioną w telefonie, ewentualne rzeczy, które byśmy chcieli na jakieś różne prezenty, więc jak przychodzi rocznica, urodziny, święta i tak dalej, no to biorę sobie tą listę rzeczy, którą Marcel by chciał, wybieram jedną rzecz i jednocześnie dostaję prezent, o którym marzy i jednocześnie ma niespodziankę, bo nie wie, którą rzecz z listy wybiorę. I wiem, że na tej liście jest prostownica i podejrzewam, że to właśnie będzie prezent, który dostanę na święta w tym roku. A moje włosy nie potrzebują już prostownicy. A będzie jeszcze lepiej. I co teraz? No nic, będę tą prostownicą po prostu kręcić włosy. Także kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie o lajkach, o komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby kliknąć dzwoneczek. Jeżeli klikniecie dzwoneczek, YouTube będzie Was powiadamiał o nowych filmach. Sama subskrypcja nic nie da. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się bardzo niedługo. Cześć!